Cześć, witajcie moi kochani bardzo serdecznie w krótkim instruktażowym filmie, jak to tutaj u mnie na stronie i na kanale bywa. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Palo Santo. Film o szałwii jest już zrobiony, także jak palić białą szałwię, z czym to się je, macie na kanale, natomiast dzisiaj omówimy sobie Palo Santo. Palo Santo oznacza święte drzewo i rośnie ono w Ameryce, szczególnie w Peru. Jest to drzewo żywiczne, wydzielające piękny, cudny zapach, bardzo zbliżone do, nie zapachem, tylko jak gdyby rodziną, gatunkiem, do olibanum. Czyli również to może stanowić dosyć popularne kadzidło, bo olibanum granulowane wielu z nas używa do rytuałów właśnie. Natomiast Palo Santo jest taką nowością, już troszeczkę znaną na naszym rynku. Ja pamiętam, że pierwsze drzewo, które dostałam, było to z zagranicy. Wygląda ono właśnie w ten sposób. Ja już mam troszkę osmalone, dlatego że ja używam tych kawałeczków drewna. Natomiast ja tak się zastanawiałam, w ogóle nie wiedziałam, nie znałam nazwy. Zastanawiałam się, co to jest, ale mówię, no okadzanie jak okadzanie, bo żywica jednak w tym drzewie się znajduje. To drzewo bardzo ładnie, to kadzidło bardzo ładnie utrzymuje energię czystymi i uziemionymi, więc może być używane chociażby podczas rytuałów tak zwanego bogactwa i dobrobytu. Jest pozyskiwane w sposób taki uregulowany prawnie, dlatego że no, w tych legalnych jak gdyby aspektach nie wolno ścinać drzewa Palo Santo żywego, tylko martwe drzewa zostawia się na 3-5 lat, dlatego że wtedy przestają w nich krążyć soki i żywice z tego drzewa krystalizują się w drewnie właśnie. No i potem można już ciąć na drobne, używane przez nas wiedźmy kawałeczki. Jest legenda, dlaczego mówi się, że szałwia ma żeńską energetykę Palo Santo męską. Żeńska energetyka szałwii jest omówiona w filmie o białej szałwii, natomiast męska energetyka Palo Santo wynika również z legendy. Takiej romantycznej, jak pamiętacie, na przykład u nas na słowiańskim rynku są wszelkiego rodzaju legendy, gdzie para pochowana w grobie z miłości wyrasta drzewo, które splata się korzeniami. Albo dziewczyna umiera z jakiegoś wielkiego smutku, też na jej grobie wyrasta wierzba, która śpiewa i przyzywa kochanka. I tak jak piramidy są na całym świecie, tak samo właśnie takie miłosne legendy również są na całym świecie. I legenda o Palo Santo jest podobna. Był chłopiec, który bardzo mocno zakochał się w dziewczynie, która nie odwzajemniała jego uczuć. I on już tak z tej miłości cierpiał i na łożu śmierci przywoływał ją swoim pięknym głosem i mówił, że chciałby ją otoczyć najlepszą energią, że chciałby dla niej najlepiej, że chciałby, żeby wszystkie insekty, takie czasy, taka Ameryka Południowa, z daleka się od niej trzymały. No i potem jak umarł, na jego grobie wyrosło właśnie drzewo Palo Santo, które po jak gdyby wrzuceniu do ognia, nie całe, tylko w kawałkach, wydzielało przecudny zapach i stąd się wzięło. Ale jak używać Palo Santo i do czego służy? Otóż drewienek Palo Santo można używać jak patyczków zapachowych, czyli jest to bardzo dobra alternatywa dla sztucznych chemiczności. Patyczki włożone do szafy wydzielają cały czas, ono u mnie leży na wierzchu, ale cały czas przecudny zapach. Można nim okadzać. Ono odstrasza insekty. Można używać bardzo rozdrobnionego Palo Santo, robiąc nalewki i wtedy podnosi odporność, czyli immunologiczny system, oczyszcza organizm, stany zapalne niweluje. Stosowane punktowo, taka nalewka zmiękcza skórę i powoduje urodność tej skóry. A oprócz tego z magicznych zastosowań jest pięknym uzupełnieniem żeńskiej energii białej szałwii. Czyli jeżeli okadzimy białą szałwią i okadzimy Palo Santo, wtedy dwie zasady, żeńska i męska, pięknie się jednoczą. Powoduje okadzanie do rytuałów również właśnie otwarcia umysłu, do rytualnych modlitw, przyzywania bogów, bogiń i żywiołów. Uzupełnia to męską energię. Szamani często wprowadzają się w trans przy paleniu tego kadzidła, no i ewidentnie powoduje oczyszczenie. Tak właśnie działa Palo Santo. Także mamy kolejne bardzo fajne, rewelacyjne kadzidło,
które można sobie zakupić, które można używać. Ja to drewienko mam, nie wiem, z rok czasu, także to jest taka inwestycja długoterminowa. Jak go używamy do kadzenia? Słuchajcie, na wizji bardzo prosto. Ogień w jakiejś świeczce, dobrze, jeżeli jest to nasza świeczka rytualno-ołtarzowa chociażby. Zobaczcie, podpalamy je sobie. Ono jest dlatego kopcone, bo jednak te świeczki palą. Kopcą. Mamy je podpalone, ono się żarzy. W zasadzie bardzo często się samo zdmuchuje. I zobaczcie, jaki piękny dym wydziela. Oczywiście to nie jest tak, że obejdziemy całe pomieszczenie za jednym zapaleniem, dlatego w jednej ręce świeca, w drugiej ręce Palo Santo i możemy ponownie podpalić, zdmuchnąć i mamy dym. A zapach jest przecudny. Jeżeli odstrasza komary, będzie to moim ulubionym kadzidłem po prostu. Nienawidzę komarów. Jest jedna rzecz w świecie, której nie znoszę. Także w ten sposób się to używa. Bardzo prosto. Patyczki do szafy, nalewki zmiękczające skórę, ułatwiające trawienie, usuwające stany zapalne i wszelkiego rodzaju rytuały, gdzie potrzebujemy zrównoważenia energii. Do zwykłego kadzidła czy do białej szałwii możemy dodać męską energię, siły przebicia, uziemienia i oczyszczenia. Także tak to mniej więcej wygląda. Ja jeszcze mam taką podstawkę również od świecy, na której kładę i wtedy się nie przejmuję, że coś mi się spali. Należy pamiętać, że zostaje popiół, który warto mieć w jakiejś ochronce, żeby potem nie nabrudzić sobie na ołtarzu. Tak to mniej więcej wygląda. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego krótkiego filmu i do zobaczenia w kolejnych krótkich, instruktażowo-magicznych produkcjach. Pa, pa!